Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy dla odmiany coś innego, czyli zainstalujemy sobie paczkę modów Live in the Woods, bo było parę zgłoszeń, żebym pokazała, jak to się instaluje. Dlatego właśnie tę paczkę modów sobie dzisiaj zainstalujemy. Ją się instaluje na wersję Minecraft 1.6.4. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać Live in the Woods z internetu. Do tego trzeba pobrać jeszcze Forge'a na wersję 1.6.4 Minecrafta. I do tego autor zaleca również Optifine'a na 1.6.4. Dlatego pobierzemy sobie te wszystkie trzy pliki i zobaczymy, jak to się instaluje. Ok, zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Live in the Woods modpack pobiera się z takiej strony. To jest paczka modów właśnie. I oczywiście link do tej strony będzie w opisie do filmiku. Gdy wejdziemy na stronę, to tutaj mamy filmik przedstawiający, jak to wszystko będzie wyglądało, wszystkie te mody, jak będą wyglądały w życiu w lesie, że tak powiem. No i tutaj jest napisane, że co tam jest w ogóle. I tutaj jest sekcja download i pobierzemy sobie basic. Oczywiście, jeżeli byśmy chcieli hungry, to instaluje się dokładnie tak samo jak basic, tyle tylko, że tam ma więcej jakichś modów, bardziej jest, trzeba uważać na jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Ja pobiorę wersję basic i właśnie wersję basic Wam pokażę, jak się instaluje. Wersję hungry się instaluje dokładnie tak samo. Także tutaj na to klikam i pobieram stąd właśnie wersję basic. No i tutaj są jeszcze takie różne rzeczy, także to sobie poczytajcie, pooglądajcie filmik. W każdym razie pobieramy stąd. Oczywiście, tak jak wspomniałam, jest potrzebny Forge, więc na tej stronie, oczywiście też link będzie w opisie do filmiku, z tej strony zjeżdżamy, nie zjeżdżamy, pobieramy, od razu tutaj na górze mamy 1.6.4 Recommended z końcówką 965 i tutaj klikamy na Installer i stąd pobieramy właśnie. No i tak jak autor tam wspomina, żeby jeszcze Optifine'a sobie zainstalować, no to też pobierzemy sobie Optifine'a z takiej strony, oczywiście też link będzie w opisie do filmiku. No i tutaj jest Optifine'a 1.7.10, ale my zjeżdżamy, jeszcze sobie w dół zjeżdżamy i jest Optifine'a 1.6.4. Ja sobie pobieram Optifine HD Ultra i pobieramy ostatnie, czyli pierwsze z góry i tutaj jest download, tutaj stąd pobieramy. Także przypominam, Optifine'a pobieramy na wersję 1.6.4 najnowszego, stąd Forge'a pobieramy na wersję 1.6.4 rekomendowanego z końcówką 965 stąd, no i Live in the Woods pobieramy stąd, albo stąd, co kto woli. Ok, no i teraz jak mamy to pobrane, to możemy zainstalować. No i co robimy, żeby zainstalować? Wchodzimy do folderu %appdata% przez roaming i sprawdzamy, czy mamy jakiś folder.minecraft tutaj. Ja tutaj nie mam i bardzo dobrze. Nie można mieć tutaj folderu.minecraft. Jeżeli macie jakiś folder.minecraft tutaj, to sobie go gdzieś skopiujcie, gdzie tam chcecie, gdzieś na pulpicie czy gdziekolwiek. Gdzieś sobie skopiujcie, żeby mieć do czego wrócić, gdy przestaniecie się bawić tą paczką modów. No i jak już nie ma tutaj właśnie tego foldera.minecraft, to możemy przystąpić do instalacji. No i co robimy, żeby zainstalować? Tutaj sobie to zostawimy, żeby Wam pokazała, co tutaj się będzie działo. No i co robimy? Przede wszystkim musimy uruchomić grę, czyli klikamy albo na launcher premium, albo na launcher non-premium, co kto ma. Jeżeli macie wersję non-premium i nie macie launchera, to też w opisie do filmiku się dowiecie, skąd go pobrać. Ok, ja wchodzę do launchera premium, czyli uruchamiamy grę. Uruchom. No i czekamy, aż się uruchomi.
Czekamy, czekamy, jeszcze chwila. O, musimy się zalogować. Ok, się zalogowałam. No i teraz launcher przygotowany jest do tego, żeby grać w wersję 1.7.10, ale my chcemy 1.6.4, bo paczka jest przygotowana, powtarzam po raz kolejny, na wersję 1.6.4. Zatem klikamy Edit Profile. Jeszcze zanim klikniemy na Play, klikamy Edit Profile i tutaj stąd Use Latest Version. Tu klikamy na tą strzałeczkę obok i szukamy 1.6.4. Klikamy na Release 1.6.4 i tutaj klikamy Save Profile. I teraz nam się uruchomi czysty Minecraft w wersji 1.6.4. Klikamy Play. No i czekamy, aż się uruchomi. Czekamy i czekamy. I właśnie w tym momencie tutaj tworzy się folder .minecraft. Także to będzie właśnie folder .minecraft na wersję 1.6.4. Tu jak wejdziemy do środka, to tu jest versions i tu nam się tworzy wersja 1.6.4. Czysta, vanilla tak zwana. Wracamy do roaming. Tu mamy folder .minecraft. Dlatego trzeba było pilnować, żeby nie było tutaj folderu .minecraft, bo być może, że mieliście na przykład najnowszą wersję na 1.7.10 i tak dalej, więc po prostu do tej paczki robimy sobie osobny folder .minecraft. No i czekamy, tu za moment nam się uruchomi. No i jeszcze chwilka. O, i mamy wersję Minecraft 1.6.4. Możemy sobie zmienić język na przykład. Język polski. Gotowe. I możemy sobie stąd wyjść. No i tutaj, tak jak wspomniałam, mamy jakieś tam pliki, foldery, jakieś pliki i w wersji mamy 1.6.4. Teraz sobie musimy zainstalować Forge'a, tego, który pobraliśmy z końcówką 965. Co robimy? Klikamy na niego dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy i nam się uruchomiło coś takiego. No i oczywiście tutaj jest 965, tu jest klient, tu jest .minecraft, że nam się zainstaluje, zatem klikamy OK. I nam się tutaj instaluje. Jak widzicie, od razu nam się instaluje tutaj w versions. .minecraft przez versions. Tutaj nam się instaluje. No i czekamy dalej. I zainstalowało się z sukcesem. OK, klikamy. No i teraz w folderze .minecraft mamy w dalszym ciągu te foldery. No i teraz, żeby znalazł się tutaj folder moc, który jest nam bardzo potrzebny, to musimy uruchomić Minecrafta. Zatem uruchamiamy. Po prostu po zainstalowaniu Forge'a musimy uruchomić Minecrafta. O, i tutaj już nam się tutaj coś się dzieje. Jeszcze nie ma folderu moc. OK. I teraz tutaj tak. Mamy w dalszym ciągu wybrany profil ten, który był i że jest gotowy nam pracować w wersji 1.6.4. Ale my chcemy ten profil właśnie z Forge'em. Zatem klikamy tutaj tą strzałeczką w dół i uruchamiamy Forge. Tu znowu się musimy zalogować. OK, i po zalogowaniu już nam się wyświetlił profil Forge z Forge'em z końcówką 965. Zatem klikamy Play i co nam się tutaj się właśnie będzie tworzył? Folder, o proszę, jest folder moc, się od razu stworzył. Inaczej bez tego, gdybyśmy nie ruszyli z samego Forge'a, to by się nam ten folder nie stworzył. Dlatego trzeba ruszyć zanim cokolwiek się zacznie instalować. OK, mamy tutaj Forge'a z końcówką 965. Wchodzimy do moc i są te trzy właśnie Forge'owe mody. Gotowe, możemy wyjść z gry. No i teraz zainstalujemy sobie tę paczkę. Czyli co robimy? Tutaj w tym roaming przez .minecraft wchodzimy do folderu mods. Teraz klikamy prawym zwykłym... Klikamy lewym przyciskiem... Nie, dobrze mówiłam. Klikamy prawym przyciskiem myszy na tę paczkę pobraną i otwieramy za pomocą archiwizera. I mamy tutaj mnóstwo modów. To jest cała paczka. Klikamy CTRL i A. I nam się wszystkie zaznaczyły. I tak wszystkie jak są, tak przerzucamy do folderu mods. O, tak przeciągamy i puszczamy. I teraz mamy te wszystkie mody. Zatem to
tą paczkę już możemy zamknąć, bo już jest przerzucone wszystko do folderu moc. No i jeszcze autor zaleca, żeby Optifine'a również zainstalować. Zatem przerzucamy tego Optifine'a, którego pobraliśmy, też do folderu moc. Także mamy tutaj te wszystkie mody, które były w paczce, plus Optifine. Zamykamy to i wchodzimy do Minecrafta. Uruchamiamy, no i czekamy, aż się uruchomi. I czekamy, i czekamy, i czekamy, i w dalszym ciągu mamy Forge'a. Tutaj możemy sobie na przykład jeszcze nacisnąć Edit Profile. I tutaj Forge możemy napisać, że to jest Forge 965. I tutaj możemy sobie ustalić, ile chcemy przypisać pamięci RAM do gry. Ja chcę 4. Zatem tutaj sobie wpisałam 4 zamiast 1, jeżeli ktoś ma 4-gigowy komputer, znaczy 4 giga RAMu w komputerze, to sobie wpisuje tutaj 2. Na ogół się wpisuje po prostu połowę tego, co się ma, czyli jeżeli ktoś ma 2-gigową pamięć RAM, to wpisuje tu 1, czyli nic nie zmienia. Jeżeli ktoś ma 4-gigową, to wpisuje 2. Jeżeli ktoś ma 8-gigową, to wpisuje 4, 16 i tak dalej. Wpisuje mniej więcej połowę tego, co ma. OK, tutaj klikamy Save Profile. No i tutaj mamy właśnie Forge'a z końcówką 965 i klikamy Play. No i teraz nam się otwiera właśnie gra razem z tą paczką, którą zainstalowaliśmy. I jeszcze, żeby z tej paczki korzystać, to musimy uruchomić świat w wersji Biomes Oplenty. Inaczej paczka nie będzie w pełni funkcjonowała. OK, czyli co robimy? W moc mamy te wszystkie pliki, które przerzuciliśmy. Jest tego dużo, plus jeszcze mamy tego Optifine'a, no i Forge'a. Gotowe, także jak widzicie jest 43 mody aktywne. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. Oczywiście tutaj możemy sobie ustawić opcję Optifine'a. Teraz nie będę tego robić. W tryb jednoosobowy tworzymy nowy świat. Więcej opcji świata, zezwalamy na kody, na skrzynie. No i tutaj to jest bardzo istotne, wybieramy typ świata, klikamy tak długo, aż znajdziemy biomes oplęty i zostawiamy te biomes oplęty tutaj i klikamy gotowe. Oczywiście świat sobie tam jakoś możemy nazwać, no i tworzymy nowy świat. I to jest właśnie już koniec instalacji tej paczki. Także tylko zobaczymy, czy nam się otworzy. Oczywiście, tak jak mówiłam, można sobie ustawienia Optifine'a zrobić. W tej paczce zauważyłam, nie ma żadnej mapy, więc na pewno też jeszcze można sobie włożyć mapę tutaj ze spokojem, żeby nie zginąć. Znaczy jakieś takie minimapy. O, i mamy tutaj sobie świat. Ups, spadłam. Już widać, że jakieś roślinki ciekawe rosną. Tutaj sobie możemy to wszystko wziąć. Świeczkę, skrzynkę i poszukać, popatrzeć, co tam ciekawego jest w tym świecie. O, tutaj jakiś słup rośnie. Jak widzicie, są takie góry. Ciekawe, czy jest tu wajla, nie ma wajli. Także nie wiem, co to jest. Ale mamy, bo to takie jest innego koloru. A bruk ze steatytu. Czyli tu jest jakiś statyt. OK. Czyli teraz sobie zrobimy gamę modę 1. I co my tutaj mamy? Tutaj mamy różne przedmioty. Harvest, craft, carpenter's block. Różne różniste przedmioty z różnych różnistych modów. Także tutaj brakuje w tej paczce na pewno jakieś mapy, żeby się nie zgubić. No i jakiegoś Nei lub też Too Many Items. Bardziej Nei. Aha, ale jest G. Tak, jest. Jest chociaż Craft Guide, więc będzie można sobie korzystać z tego, jak się co craftuje. Także to chociaż jest dobre, że to jest. Czyli Nei już nie jest potrzebne, bo nie musimy
sobie nic pobierać, żadnych dodatkowych itemów, a craft guide jest, żeby wiedzieć, jak się craftuje. Także jak widzicie, zmieniają się biomy, także biomes oplęty działa, no i różne inne mody, które tutaj są, też działają. Czyli jak widzicie, to wszystko działa, to ja kończę. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Cóż my tu mamy pod spodem, że się tak błyszczy ładnie. A, jakieś roślinki. No jak widzicie, w wodzie są kropelki i takie ciekawe ciekawostki. Tutaj też jakieś roślinki rosną. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl. Na stronie aniapg.pl też się dowiecie, jak instalować na przykład mapę lub też Nei, lub też coś innego, co tutaj jeszcze byście chcieli sobie doinstalować. I oczywiście oglądajcie wszystkie moje serie i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem ja się z wami żegnam. Siekierką nie, toporkiem nie. Jak to się nazywa? Kilofem. No, kilofem się z wami żegnam. Tymczasem pa, pa. Trzymajcie się.